Panel, witam Was serdecznie i zapraszam do nowego Loophole'a. Jeżeli rozpoznajecie bluzeczkę, to zwyczajowo już chyba, czy to będzie taki nowy zwyczaj, to jest bluzeczka z Loophole'a z zeszłego tygodnia. Także jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to oczywiście wszystko podlinkuję u góry, tutaj będzie sobie można obejrzeć. Loophole raz jeszcze przypominam, pojawiają się na moim kanale co tydzień i jest to prezentacja moich małych zakupów z Lumpeksów, Ciucholandów, Szmateksów, Vintage Shopów, Charity Shopów, jak zwał tak zwał, rzeczy używane, rzeczy vintage, rzeczy nie pierwszej nowości, rzeczy bez metek, rzeczy, które kupuję i kocham i które staram się pokazywać w jakichś takich dosyć ciekawych, nietusinkowych stylizacjach. Także bez zbędnego przyciągania lecimy. Zawsze o tym mówię, ale jedną z cięższych rzeczy przy nagrywaniu filmów na YouTube jest to, że kiedy włączam kamerę, włączam aparat, to muszę wyłączyć muzykę. Także nagrywam sobie i tak mi muzyczka gra w głowie, ale nagrywamy, lecimy. Dobra, sezon imprezowo-sylwestrowy, gdzieś tam powolutku zapasem. Oczywiście jeszcze sylwestra troszeczkę czasu, nie panikujmy, ale ogólnie święta, cekiny, sylwestry, imprezy. I tak, jeżeli chodzi o rzeczy takie cekinowe, imprezowe, wyjściowe, to są to rzeczy, które ubieramy rzadko. Jak kupujemy coś na imprezę, no to z racji tego, że kupujemy to na imprezę, to wchodzimy to na imprezę. Nie wiem, jak wy często chodzicie na imprezę, nie chodzę na imprezę wcale, więc z racji tego ogólnie nie kupuję jeszcze na imprezę, ale jak już coś bym miała kupić na imprezę, to weszłabym w tym pewnie raz czy dwa razy. Więc w przypadku takich rzeczy, tym bardziej dobrym, sensownym, ekonomicznym, jakby takim, no sensownym po prostu rozwiązaniem, wydaje mi się kupowanie rzeczy vintage, używanych, starych, z lumpa, tańszych. Takie, które wtedy ktoś przenosił i których nie musimy kupować i marnować gdzieś jakby nowych zasobów. Także to jest, wydaje mi się, bardzo fajny czas, żeby przejść się, gdzieś poszperać, zobaczyć, czy nie ma jakichś takich fajnych rzeczy bardziej wyjściowych, bo takie rzeczy jest strasznie dużo rzeczy na... Lumpa, w ogóle ja i moje gadane. Ja właśnie ostatnio kupiłam na Lumpie taką sukienkę. Takie najprostsze coś, co może być. Ja akurat takie sukienki bardzo lubię. Jest to czarna, mała czarna, po prostu mała czarna cekinowa na szerszych ramionczkach odrobinę. I te cekiny, one są zrobione takie, że one są takie jakby mokre, lejące się. Strasznie lubię ten typ cekina. Wiecie, to jest cekinowe, więc to się będzie błyszczeć i to jest taka idea. To jest metka, to nie ma nic różowego, że to się ma błyszczeć, ale bardzo mi się podoba, jeżeli cekiny mogą być subtelne, to to są subtelne cekiny, bo one są czarne, one są zrobione jakby były takie mokre i co jest ważne, bo nie wiem, czy miałyście kiedyś styczność z cekinowymi bluzkami, sukienkami, spodniami, że to od środka jak cholera szczypie, to nie gryzie od środka, także to jest fajne, bo one są całkiem płaskie i kupiłam to teraz tutaj na Lumpie w Katowicach za chyba 18 zł, co nie jest najniższą ceną za rzecz z lumpa, ale jeżeli chciałabym kupić gdzieś tam jakąś imprezowo-wyjściową sukienkę, na pewno w normalnym sklepie, po pierwsze niczego bym siebie nie znalazła, a po drugie zapłaciłabym więcej niż za ubranie z lumpa. I sam fakt, że ta sukienka już swoje przeszła, już gdzieś tam w jakichś worach leżała, już wisiała na jakichś wieszakach i powiem Wam, że żaden cekin tu nie odpadł, żadna nitka nie odstaje, to dla mnie jest gdzieś tam znak jej zacności, bo nie ukrywajmy, że te rzeczy często takie imprezowo, cekinowe, błyszczące, one są często bardzo niskiej jakości i to się sypie, to się pruje, bardziej niż ja, tniemy to. No, a tutaj nic się nie pruje, nic się nie sypie, 18 zł, także bardzo fajnie. I ja nie ukrywam, że też cekinowe rzeczy lubię czasami na co dzień, bo cekiny i takie metaliczne materiały bardzo ładnie doświetlają gdzieś tam twarz, potrafią przyciągać uwagę i można je ubrać też odrobinę mniej imprezowo niż mogłoby się było, niż mogłoby się było wydawać. Rzeczą, którą też ja uwielbiam kupować na Lumpeksach i właściwie prawie wyłącznie kupuję na Lumpeksach i używane, to są różnego typu swetry. Sweter, który jest akrylowy albo poliestrowy, nie pełni funkcji swetra, czyli nie grzeje, bo akryl ani poliester nie grzeją, tylko sprawiają, że się pocimy i śmierdzimy i jest mało trwałe to wszystko. Także staram się, oczywiście nie mówię, że nie mam żadnych akrylowych, poliestrowych rzeczy w mojej szafie, bo być może gdzieś tam mam, ale jeżeli po coś sięgam w pełni świadomie, to zawsze staram się, żeby to było gdzieś tam bardziej szlachetne, z domieszką jakiejś wełny, jakiegoś czegoś, a rzeczy tego typu w sklepach normalnych potrafią kosztować naprawdę astronomiczne
pieniądze, że tak powiem. Dlatego tutaj lumpeksy wygrywają. Mam na przykład taki sweter, właśnie teraz niedawno kupiłam na lumpie i to jest z tej firmy La Redoute francuskiej i to jest soft grey, to nie wiem, czy to jest jakaś ich marka, czy coś takiego. I to jest znowu jakiś rozmiar typu 42-44. I to jest po prostu wielki, czarny sweter, który ma w składzie, uwaga, nie przygotowałam się do lekcji, ale szybko przeczytam i nikt nie zauważy, że niczego nie wiem. W składzie ma 42% wełna, 30% poliamid, 25% mohair i 3% elastan. To, że tu jest trochę elastanu, daje właśnie temu sweterowi elastyczność, jak sama nazwa wskazuje, ale też to, że on jest taki duży, on jest taki oversize'owy, ma za duże rękawy, ale bardzo lubię go nosić, na przykład wciśnięty gdzieś tam do rurek z przodu, coś takiego. Jest luźny, wszystko nam tutaj oddycha. Troszeczkę przez to, że tu jest moherka i wełny, on jest z takich bardziej kujących swetrów, ale też przez to, że z poliami to troszeczkę elastanu, nie kuje najbardziej na świecie. Także świetna sprawa, ja mogłam za to dać 10 zł. Nawet nie wiem, czy kupiłam to w Polsce, czy jeszcze w Wielkiej Brytanii. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale to na pewno były grosze. No i czarny sweter z dobrym składem. Ja myślę, że to jest coś, co o ile mi tego mole nie zeżrą, to przetrwa wieczność. Do bardziej dziennych stylizacji, nie wiem, do spania, jak zamarzamy, ale też w połączeniu z sukienami. Kolejny sweter, taki troszeczkę już z innej beczki, to na pewno jeszcze kupiłam w Wielkiej Brytanii. To jest firma Gap i to jest made with alpaka, czyli zrobione z alpaką, czyli alpaka pomagała nam szyć ten oto sweter. Sucharek padł. I tutaj metka jest tutaj ten, więc trzeba udawać. To jest 42% wełny, tak samo jak w tym czarnym, ciekawe. 30% akrylu i 25% alpaki. I coś mi się tutaj nie... a nie, 28 alpaki, sorry, dlatego mi się nie zgadzało procentowo. I to jest taki sweter bardzo nietypowy, trochę brzydki w sumie, ale stwierdziłam, że może być fajny i go wzięłam. I to jest sweter taki dłuższy, on tu jest w pasie odcinany, tutaj jest zmiana całkiem w ogóle szwy, jest jakby robiona na lewo. Jest zapinane takie duże guziki, ma lekką stójkę i ma rozszerzone rękawy takie dzwonowate. Ja wiem, on jest brzydki, ja to widzę, ja to czuję, to rozumiem, ja to akceptuję i ja go kocham właśnie za to, że jest brzydki. I bardzo mi się podoba to, że on ma taki troszeczkę krój jak litera A w stylu lat 60. i stwierdziłam, że właśnie w taki sposób będzie noszony, w taki sposób noszony jest, czyli z sukienkami. Głównie mini, w stylu lat 60. albo zestawienia czarno-białe, monochrom, albo z jakimiś lekkimi dodatkami koloru. I oczywiście przez to, że to jest i alpaka, i wełna, on jest taki dosyć ciężki, dosyć kujący, bo akurat wszystko, co będzie z alpaką, będzie dosyć gryzące i kujące, ale to są takie ciepłe, grzejące rzeczy, że po prostu nie ma nic lepszego na takie zimowe miesiące. Także Gap, alpaka i wełna i lata 60. Dzisiaj w ogóle coś, co nie jest w moim stylu, nie ukrywam. To nie jest rzecz, po którą... Dlaczego to w ogóle kupiłam? Nie wiem, czemu to kupiłam. To jest marynarka z Zary. Ale z lupa. Zara, ale z lupa. Czyli w ogóle się nie liczy, że Zara. I to jest granatowy materiał, jakieś takie kwiaty. I raz jeszcze, nie jest to zupełnie mój styl. Ja, jak chodzę już teraz w marynarkach, oczywiście jak pracowałam w biurze, to chodziłam codziennie w marynarkach, dlatego mam lekką awersję, delikatnie rzecz ujmując. Jak już chodzę w marynarkach, to staram się, żeby one były albo proste, albo bardziej graficzne, albo bardziej minimalistyczne, albo bardziej ostre, a tutaj mamy kwiaty, czyli jakby nie do końca my cup of tea, oczywiście metka jest wypruta. To może być jakaś wiskoza. To tutaj brzmi troszeczkę jak wiskoza. No i jest to granat i jest... I są to kwiaty. I tak wyjęłam tę marynarkę, myślę, po co ja ją kupiłam, do czego ją będę nosić. I potem tak zobaczyłam troszeczkę na zestawienie kolorystyczne i ona ma w sumie fajny krój. I już mi się przypomniała, dlaczego ją kupiłam. Bo to nie jest taka z tych takich króciutkich marynareczek, właśnie takich strasznych, tylko ona jest troszeczkę dłuższa, ona jest tak za pupę i ona ma ten taki krój, który ja lubię, bo ona mimo tego, że ma kwiaty i jest taka niby bardzo kobieca i takie florale, bla 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 bla, to nie ma zupełnie wcięcia w talii. Jest tutaj prościutko puszczona, przez to ma taki bardziej
taki wschodni, może nie, no nie ma azjatyckiego charakteru, ale jest taka bardziej męska, bardziej surowa i bardzo fajnie sprawdza mi się do stylizacji z różnego typu sukienkami, zwłaszcza takimi bardziej miękkimi, kobiecymi, takimi rozmemłanymi. Troszeczkę z jednej strony mamy te dodatki kwiatowe, czyli mamy tę kobiecość, ale przez ten krój ta stylizacja robi się taka bardziej... mniej rozmemłana, mogłabym powiedzieć. I tak, i bardzo często właśnie teraz po raz kolejny mamy ten sezon imprezowo, sylwestrowo, zabawowo, świąteczny i ubranie... Okej, kupno, dobranie sukienki nie jest aż tak wielkim problemem według mnie, jak dobranie czegoś na sukienkę. Bolerka, powiedzmy, że bolerka nie, bolerka wykreślamy z naszych słowników, w bolerkach nie chodzimy. Skórzana kurtka albo jeansowa kurtka, no to jest okej, ale jest to też jakiś banał i też nie do każdej stylizacji będzie nam pasowało. Delikatny sweter, ta sama historia, marynarka może wyglądać strasznie biurowo. To jest akurat taka marynarka, która myślę, że do wielu sukienek będzie pasować, ale dla mnie osobiście, myślę, że dla wielu bardzo osób właśnie dobór góry, narzutki, czegoś, co mamy ubrać na właśnie jakąś sukienkę, na coś takiego jest czymś problematycznym, a ta marynarka jest na tyle kobieca, nie biurowa, ale jednocześnie trochę wyjściowa, ale nie za bardzo, że jest w sam raz. Także zostaje w mojej szafie i będzie ze mną w te miesiące imprezowe. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że stylóweczki Wam się podobały. Dajcie oczywiście znać, która podobała Wam się najbardziej i na co polujecie w lumpeksach. Czy kupujecie swetry? Trzeba kupować swetry w lumpeksach, bo to jest bardzo dobra sprawa, bo wchodzą najtaniej i są najlepszej jakości. Od razu można widzieć, czy się mychacą, kuleczkują, rozciągają w ogóle. Bo tak jak mówiłam w przypadku tej sukienki, to jest fajne na lumpach, że te rzeczy, które tam są i wiszą, leżą, cokolwiek, one już są sponiewierane przez życie. One są już tak troszeczkę skudlone, gdzieś tam popchnięte nogą i właśnie dlatego, że one już trochę w życiu przeszły, to jest, one przeszły przez takie tough shit, to one już będą z Wami. One będą Wam wierne, one Wam się nie rozciągną, nie przebarwią, one się już nie puszczą kantem w pralce, także to będą rzeczy, które będą z Wami, dlatego warto ich szukać i warto się zainwestować. Po prostu kochajmy rzeczy z lumpa. Ja ze swojej strony oczywiście bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Lumpolu za tydzień, więc czasie zapraszam oczywiście subskrypcji, lajkowania, komentowania, jeżeli oczywiście macie taką ochotę i do zobaczenia też w innych filmikach. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa pa!